No i cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Co dzisiaj będę robił? A no właśnie, przeczytaliście już w tytule, właśnie będę wysadzał borówki amerykańskie do kastr. Ale dlaczego właśnie do kastr? Ano dlatego, że borówki uwielbiają ziemię kwaśną. Najlepsza jest właśnie ziemia 3,5 do 4,5 i taką najczęściej do nich się stosuje i można kupić. I będę wysadzał je do takich dużych kastr budowlanych. Jest to mega tania metoda, bo kastry nie są za drogie. Można też użyć jakieś stare, które macie po cemencie. Tylko trzeba je odpowiednio przygotować. Przygotowanie jest bardzo proste. Wiercimy dziurki w połowie wysokości kastry. Kilka sztuk dziurek, żeby odpłynął nadmiar wody. Ale jedną dziurkę też wiercimy parę centymetrów, gdzie ona tu jest, chyba z tej strony. Parę centymetrów od dna. Czyli tutaj mamy dziurkę, żeby odpłynął też nadmiar wody z dna. Ale wszystkie dziurki powinny być trochę powyżej dna, bo borówki uwielbiają też mokrą tą ziemię, więc dobrze jest, jak na dnie zalega trochę wody i wtedy ona podciąga do góry. Poza tym, jak podlewacie borówkę, to nie wszystko od razu przez te dziurki ucieknie. Także kastra to jest świetna metoda i świetna też dlatego, bo ziemia nie miesza się z ziemią zewnętrzną i nie miesza się też pH. Więc jest uprawiane cały czas w tej właśnie dużej kastrze. Tutaj wchodzą dwa worki 80-litrowe, czyli całkiem sporo, bo to jest taka największa kastra. I kolejny plus, i to bardzo duży plus, że tą kastrę wkopujemy do ziemi. Plusem jest to, że możemy ją w każdej chwili wykopać, przenieść gdzie indziej. Nie trzeba całej borówki wyrywać, tylko po prostu sobie wyciągamy kastrę, przenosimy gdzie indziej. Te borówki w tych kastrach rosną świetnie i to za chwilę też zobaczycie, ale najpierw zajmę się wysadzeniem tych, które mam. No i moje roślinki wysadzone, już nawet kwitną, także w tym roku doczekam się tu pierwszych owoców. Możecie również uprawiać borówkę amerykańską na tarasie czy balkonie. Spokojnie w taką kastrę można wystawić, tylko wtedy nie robimy dziurek, bo tarasy, balkony najczęściej są zadaszone. Sami dozujemy tak wodę, żeby ziemia była cały czas wilgotna, żeby nam po prostu nie wyciekała z tej kastry. No i można ją obłożyć jakimiś deseczkami czy trzciną, żeby to dość ładnie wyglądało. Nie trzeba chować na zimę. Spokojnie taka kastra może sobie z brzegu gdzieś stać i mamy mini ogródek, a gwarantuję Wam, że z jednej rośliny idzie uzyskać bardzo dużo owoców. Ale wracając już do tej uprawy, rozsadzamy po dwóch końcach, najszerzej jak się da, ponieważ rośliny i tak się u góry spotkają, będzie ciasno. I w takiej kastrze dwie roślinki to jest optymalna ilość, tak jak już mówiłem. Weszły tutaj dwa worki 80-litrowe, prawie całe, więc jest gdzieś ze 150 litrów ziemi, czyli przyjmujemy, że na jedną roślinę około 70 litrów ziemi jest ok i w takiej ilości będzie się czuła jak pączek w maśle. Także gwarantuję Wam, że jest to bardzo dobra metoda, co zresztą zaraz zobaczycie. I rośliny rosną bujnie i owocują obficie. Oczywiście warto troszeczkę nawozu do borówek rzucić, tak z dwa razy w roku garść do właśnie takiej kastry, no to poprawi owocowanie i naprawdę te owoce są wtedy dużo większe. Warto też kupić dwa różne drzewka, zupełnie różne, ponieważ borówki owocują w różnych okresach i dobrze by było, jakby się owocowanie trochę rozjechało w czasie, ale też z drugiej strony borówki nie owocują co rok. Na ogół owocują 2 lata, rok przerwy czy coś w tym rodzaju mniej więcej i wtedy jak kupicie dwa różne drzewka, dwóch różnych odmian, to macie większą szansę, że co roku będą owoce, a nie zsynchronizują się i nie będzie w jakimś roku przerwy. Także tak to mniej więcej wygląda. A tu w mniejszej kastrze wylądowały dwa mniejsze drzewka. Wyszło tu tylko 80 litrów, nawet nie całe. Jest to moim zdaniem trochę za mało, ale poeksperymentuję, bo jestem ciekawy. No i też będą rosły, też będą owocowały, tylko chodzi o wielkość. Chyba że na takim tarasie czy balkonie, to może wielkość nie jest aż tak bardzo wskazana. Zawsze mogę po prostu wziąć i w połowie tą bryłę korzeniową rozciąć i rozsadzić do dwóch większych pojemników. Ale teraz się już przenosimy, chcę Wam pokazać, jakie drzewka wyhodowałem. Sadząc je właśnie w takich samych kastrach jak ta, tyle że wcześniej, one już mają dobre wiele lat. Z tym, że urosły bardzo szybko i taką wielkość, jak za chwilę zobaczycie, miały już po około 4-5 latach. No i tu widać ładnie borówki. Są właśnie posadzone w kastrach. Wysokość od ziemi, bo są zakopane. Tutaj w ogóle kastry całkowicie są zakopane. Do góry będzie z 2 metry wyższe niż ja.
No i pięknie co roku owocują. Także jest mnóstwo borówek znowu. Metoda sprawdzona, dobra. Także bardzo polecam właśnie taką uprawę w kastrach. Mam tutaj trzy kastry. I plusem jest właśnie to, że w każdej chwili można by było je przenieść gdzie indziej bez szkody dla roślin, ponieważ w ogóle się nie, korzenie nie przedostają do gruntu. Czasami jakieś paściory wyrosną, można wyplewić, coś tam się zasieje. Wiadomo, maliny. Wygląda jakby kastry w ogóle nie było, a widać, jest kastra, zobaczcie tutaj. Owocowanie też jest trochę naprzemienne, ponieważ są tutaj różne odmiany. W tym roku jest mniej owoców. 2 lata temu było tak dużo owoców, że nie byliśmy ich w stanie zjeść. Były mrożone. Po prostu nie dało się ich zjeść. Teraz ich jest trochę mniej. Ta prawa borówka, widzę, że ma tu kilka kulek. A te środkowe teraz nie owocują. Ale w zeszłym roku tych owoców właśnie było więcej na tej z lewej strony. Także warto mieć różne odmiany. Tak, żeby też nie owocowały ciągle tego samego roku. Trochę się to wtedy takie desynchronizuje i jest lepsze rozłożenie właśnie tych owoców w czasie. Tutaj właśnie też widać, tu mamy kastrę i bardzo duży krzew borówki. Te borówki mają już około 10 lat, ale one w ciągu kilku lat, pierwszych mniej więcej 3-4 lat, już są bardzo duże i dają bardzo dużo owoców. Z tym, że tutaj troszeczkę jest zacienione, więc przydałoby się trochę bardziej słoneczne miejsce, ale już nie będziemy tu przenosić. No i rzut oka na borówki trochę później, połowa lipca, kuleczki zaczynają już dojrzewać. I już nawet sporo dojrzało, już widzę, poznikały z drzewka pozjadane. Warto właśnie mieć borówki różnych odmian, żeby sobie trochę rozłożyć to dojrzewanie w czasie. Na przykład te, które na działce mam, które widzieliście przed chwilą, jeszcze są zupełnie zielone i one będą dojrzewały dopiero za miesiąc czy dwa. Także nic, tylko czekać, aż podrosną. Tu już widzę, się pojawiają młode odrosty i to będzie teraz ruszało wszystko z miejsca, rok, dwa. I się to wszystko zagęści, powiększy, będzie owoców coraz więcej. Także polecam taką uprawę, na pewno się Wam uda. A ja już kończę, bo deszczyk zaczyna kropić. Dzięki Wam za oglądanie. Zostawcie jakąś łapę w górę dla zasięgu, albo w dół, jak się Wam nie podobało. W każdym razie jakąś łapę zostawcie. No i subik, dzwonek, żeby się Wam przypominało automatycznie o kolejnych ciekawych filmach, które dla Was mam. Cześć, na razie i do następnego. Hej!